To jeszcze wygląda na pojazd zdatny do ucieczki! Co jest z wami, ludzie? Spróbujmy się jakoś przedrzeć! Prawie walnąłem w drzewo! Hej, wszystkim z tej strony Screamy, witajcie w nowym odcinku z BeamNG Drive. Dzisiaj, słuchajcie, uciekamy od powodzi, ale tym razem będzie to mega, mega utrudnione przez to, że będą ludzie na drodze, którzy będą panikować i będą uciekać razem z nami od tej powodzi. I będą nam oczywiście tą ucieczkę utrudniać. Także zapraszam was do oglądania. Zostawcie subika i lajka i przechodzimy do odcinka. Także zaczynamy! Zaczynamy ucieczkę! Zobaczcie, jak ludzie panikują. Co oni robią? Zderzają się wszyscy. Musimy jakoś przejechać po trawie, żeby ich ominąć. Uciekajcie! Co wy robicie? Powódź jest zaraz za nami. Serio, jest zaraz za nami. Szybko, szybko! Zobaczcie, czerwony z nami ucieka. Ale nie wiem, czy zdąży. Czy ma szansę w ogóle zdążyć? Uciekamy, uciekamy. Powódź jest już tutaj, szybko, szybko jedź. Mam nadzieję, że tutaj tego przejazdu nie zablokują. Przejeżdżamy, przejeżdżamy, szybko. Tu co chwilę są wypadki. Co? Co wy robicie? Zawróćcie, po prostu zawróćcie. Okej, musimy jakoś unikać tych ludzi. Oni są naprawdę niebezpieczni. Jedziemy, jedziemy. Co się dzieje, co się dzieje? Aż to powinna być taka muzyka z jakiejś ucieczki dosłownie. No, nie, nie, dostałem, dostałem. Ci ludzie nie myślą. Proszę, proszę, jedź samochodziku. Zobaczcie, co się z nami stało. Zbyt daleko chyba w ten sposób nie zajedziemy. Zobaczcie, próbują zawracać. Teraz będzie lepiej, powinno być lepiej. Musimy też wyłączyć Dziękuję. Stary, ty też zostałeś zepchnięty. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Do trzech razy sztoka. Tamten dostał. Okej, musimy się dostać dalej niż wcześniej. Ludzie nawet jeszcze nie ogarnęli, że jest powódź. Co chwilę są jakieś zdarzenia drogowe. Nie, nie. Jeszcze chłodnicę mamy zniszczoną. Ci ludzie w serio są niebezpieczniejsi niż ta cała powódź. Jeszcze zablokowali drogę. Próbuję jechać dalej. Jakoś się przebiłem, ale nie wygląda to zbyt dobrze. Jedziemy, ten niebieski jest jedynym normalnym człowiekiem tutaj. Biały chyba też, bo też ucieka od powodzi. Nie, 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 co tu się dzieje? Jedziemy jakoś tędy, trzeba przejechać. Tylko nasze auto raczej nie da rady. Biały wpada do wody, a my już nie mamy szansy na ucieczkę. Zatapiamy się. Wziąłem tym razem nieco szybszy i zwinniejszy samochód. Teoretycznie powinno być lepiej. Co ci ludzie robią? Jedziemy, podjeżdżamy pod górkę. Zobaczcie, biały chyba ma problem z samochodem. Unikamy wszystkich. Ci tutaj utknęli w błocie. Jedziemy. Ten tu bokiem leci. Zobaczcie, ludzie się ścigają. Co ty robisz? Jakiś seryjny zabójca za nami jedzie, jeszcze się rozwalił. Okej, tutaj mamy czołówkę kolejną. Podjeżdżamy, podjeżdżamy jak najszybciej. Powódź jest zaraz za nami. Takie mam wrażenie. Dobra, jest tutaj, nie jest źle. Naprawdę nie jest źle, to auto jest dużo szybsze i jeszcze jest zwinniejsze, więc dzięki temu możemy sobie pozwolić na jakiekolwiek uniki. O, co to było? Ja się kompletnie czasami nie spodziewam, skąd ci ludzie się biorą. Nie, 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 nie. Wpadamy do wody. Podjeżdżaj, Peugeotiku, podjeżdżaj. Tu ktoś utknął. Nie, 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 nie. Szurnął nas delikatnie. Powódź jest blisko, powódź jest blisko. Nie, nie, tylko nie odwrócę się na... Jeszcze mnie wpycha. Nie. Teraz pełne skupienie, patrzę tylko do przodu. Ludzie stwierdzili, że to koniec świata, więc chyba po prostu chcą zniszczyć innym życie. Mam nadzieję, że tu będzie przejazd. Czy tu będzie przejazd? To jest właśnie pytanie. Jedziemy, jedziemy, przejeżdżamy. Dobrze, właśnie o to chodzi. Mamy jeszcze szansę. Dobra, proszę, zejdź, zejdź. Dobra, jedziemy. Ludzie cały czas uderzają albo we mnie z przodu, albo po prostu z tyłu. Nie ma innej opcji. Oni cały czas we mnie wjeżdżają. Dlaczego? Zobaczcie, jak nasz samochód wygląda. Nie! Znowu mi zniszczyli koło! Jeszcze nie!
Super! Dajemy sobie ostatnią, ostateczną szansę. Tutaj jest dużo wypadków. Co tu się dzieje? Jedziemy! Dobra, jest naprawdę dobrze. Unikamy dziwnych ludzi. Najbardziej trzeba uważać na zakrętach, bo oni serio, przez to, że panikują, w ogóle nie jadą swoim pasem, albo w ogóle nie jadą drogą, z tego co widać. Wyprzedzamy gościa, który również z nami ucieka. Dobra, teraz dotarłem najdalej. Pełne skupienie, Screamy. Pomyśl, że to jest koniec świata. Jeden błąd to śmierć! Nie! Jeszcze we mnie wjeżdżają. Jeden błąd to śmierć, tymczasem Screamy po sekundzie. No! Co jest nie tak z tymi ludźmi? Normalnie wziąłbym jakąś ciężarówkę, ale ciężarówka będzie za wolna, żeby uciec od tej powodzi, bo byśmy się po prostu przebijali przez nich. Chociaż jeszcze to niedługo sprawdzimy. Zrobimy jakiś najlepszy wóz do ucieczki przed powodzią. Wyprzedzamy rodzinkę. Pojeżdżcie na czołówkę, no wszyscy lecą na czołówkę. Nie. Dobra, jest dobrze. Jest! Nie! W najgorsze miejsce wpadłem! W miejsce, gdzie nie ma ucieczki! Woda! Hop, widzę, że ktoś dołączył. Hop, znowu. Jeszcze nas przygryzł. Woda nas zalewa. Bierzemy coś mocniejszego. Wyciągamy w takim razie najpotężniejsze działo, czyli ciężarówkę z pługiem. Tylko jest jeden główny minus tej ciężarówki. Zobaczcie, jest okropnie wolna. Nie da się nią jeździć praktycznie. Powódź nas dogania, ale za to nic, dosłownie nic, nie może nas zatrzymać. Także jedziemy, spróbujmy. Jednak może nas zatrzymać, powódź chociażby. To jeszcze wygląda na pojazd zdatny do ucieczki. Co jest z wami, ludzie? To wygląda na pojazd zdolny do ucieczki. Nie dość, że jest szybki, jest raczej zwinny. Nie wierzę. To ten sam gość chyba. I kolejny. Także zaczynamy, uciekamy. Przede wszystkim staramy się nie wjeżdżać w nikogo i unikać wszystkich. No. Ale jeszcze działa, to jest niezniszczalny wóz, powtarzam. Nie da się go tak łatwo zniszczyć. Proszę, ja chcę tu jechać, no przypuśćcie mnie, jedziemy. Powódź jest zaraz za nami, zobaczcie, oni też zobaczyli powódź. Zaczęli od niej uciekać, ci spadają jak zwykle. Omijamy tych dziwnych ludzi, którzy robią na nas kamikadze. Okej, to są NPC-ty, Screamy, nie bój się. To są tylko... NPC-ty, przejeżdżamy, omijamy ich, to omijamy tą barykadę. Teraz może być gorzej. Okej, jest dobrze, jesteśmy naprawdę daleko. W jakiejś 1/4 mapy. No nie, dostaliśmy w tylne koło, ale żyjemy, mamy się dobrze, nie. No nie blokujcie drogi. Jest, omiń go, jest niebezpiecznie, woda jest też zaraz za nami. Przej, Screamy. Teraz jest długa prosta, więc trzeba naprawdę uważać. Prędkość maksymalna, cały czas gaz do dechy, tylko to auto jakoś nie przyspiesza. Omijamy, no nie! Nie, jedź, na trzech kołach, mam to gdzieś. Musisz jechać, nie. Jeszcze ten we mnie wjechał. No, super, dziękuję chłopaki, że mi pomagacie. Szkoda, że dopiero teraz. Mamy tym razem Porsche Turbo S. Powódź będzie łatwiutka, ale ludzie na pewno przysporzą nam ogromnych problemów. Wyłączmy sobie trakcję, żeby nam się lepiej jechało. Omińmy jakoś tych ludzi. Dobra. Nie dość, że jest szybko, to jeszcze mamy w ogóle niezniszczone ani trochę Porsche. I mam nadzieję, że się to utrzyma. Dobra. To jest niebezpieczne. Jedziemy za ludźmi. Co oni robią? Widzowie, to jest najcięższa przygoda, jaką robiłem kiedykolwiek. No przejedź sobie. No przejechać miałeś obok. Mieliście miejsce. Zaczynamy w takim razie naszą przygodę raz jeszcze Porszakiem, który ma 4x4 napęd. Dobra,
Stary, mógłbyś nie blokować przejścia. Przejeżdżamy jakoś. Jeszcze jego zderzak mi utknął. Po wyciągnięciu zderzaka straciliśmy naprawdę dużo czasu. Powódź się zbliżyła. No ale tak jak widać, nie powódź jest tym problemem tutaj, tylko panika ludzi, którzy w cały czas w nas wjeżdżają. Dobra, nie jest źle. Nie jest najgorzej. Nie, 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 nie. Super. Nie, nie. Jedziemy za kimś. Ja będę jechał za nim po prostu. On wystarczająco. Jednak nieważne. Dobra, nikogo przed nami nie ma. Nikogo. Jest, jest. Jedź! Długa prosta przed nami. Spróbujmy się jakoś przedrzeć. Prawie walnąłem w drzewo. Walnęli w siebie. Jedź Screamy, jedź Screamy, jedź Screamy. Omijaj tych niebezpiecznych ludzi. Jedź, jedź. Powódź jest blisko. Powódź jest zaraz za nami. Zobaczcie. Przejeżdżamy. Przejeżdżamy teraz przez najcięższe, przez most, który może się zablokować. Dobra, jedziemy, jedziemy. Tędy, tędy, nie! Jadę, jadę dalej, jadę dalej. Proszę, proszę. Uciekamy dalej. Mamy chyba chłodnicę zniszczoną. Nie, 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 nie. Cofaj, cofaj, cofaj. Do przodu Jedź, 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 jedź. Mamy szansę. Mamy szansę jeszcze. Dobra, przejeżdżam, przejeżdżam. Trochę po dziurze, nieważne. Jedziemy dalej, tu będzie most. Więc trzeba, znowu będzie. Uważać, nie. Byliśmy w połowie drogi, czyli nadal mega, mega daleko. Przewiduj ich ruchy, Screamy. Przewiduj ich ruchy i będzie dobrze. Okej, jedziemy za nim. Jedziemy po prostu za nim. Nic się nie dzieje. Już się walnęli, ale nadal jest w miarę dobrze. Dobra, dobra, mogę przejechać. Mogę to przejechać. Jadę normalnie ulicą, jak normalny człowiek. Zobaczcie, no jeden z nich. Nienawidzę ich. Możemy jechać dalej. Możemy jechać dalej. Szybko, pomóż się za nami. Nie, 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 nie. Jedź samochodziku. Jedź samochodziku. Proszę, proszę, proszę. Uciekamy. Dobra, tutaj na spokojnie. Na spokojnie. Nie widzę wrogów. Nie widzę żadnych wrogów. Omijamy ich. Jesteśmy przy moście już najdalej. Najdalej z wszystkich prób. Zablokowali skróty. No, jedźcie. Jedźcie szybciej. Uciekajmy. Uciekajmy szybciej od tej powodzi. No nie blokujcie drogi. Nie. Weźmy w takim razie BMW. BMW, która ma 3000 koni. Co prawda tutaj to średni wybór, ale zobaczymy, co się stanie. Uwaga, zaczynamy. Nie no, już się walnęli na samym początku, nie? Jedziemy. Dobra, dobra, to jest szybkie. To jest mega szybkie. Muszę uważać na gaz, na pewno. To jest pewne, żeby uważać na gaz. Mam nadzieję, że też ma wytrzymałe zawieszenie, bo to jest wytrzymałe zawieszenie się tutaj najbardziej przyda. Tutaj trzeba delikatnie zahamować, okej? Okay. Jedziemy. I to mega szybko jedziemy. Zobaczcie, jak daleko jest. Powódź. Dobra, dobra, nie spadajcie, chłopaki. Chłopaki, w lewo. Ja się o tych ludzi martwię. Oni mają moje życie i mój samochód gdzieś. Dobra, ale przejechaliśmy daleko. Dobra, ale przejechaliśmy już daleko. Wyłączmy też sobie trakcję. To jest na pewno dobry pomysł w samochodzie, który ma 3000 koni mechanicznych. Jedziemy dalej. Przednie koła tylko działają, ale mamy 3000 koni, więc to nas w żaden sposób nie rusza. Jedź. Jedź, albo my jednego koła nie mamy w ogóle. Trudno, ważne, że jedzie. Przegrzewamy się ogólnie trochę, więc raczej nasz silnik długo nie wytrzyma. Jeszcze walnęliśmy w innych. Dymimy się cali. I proszę bardzo, jest po silniku. Podwieź mnie, proszę, proszę, stój! Nie dość, że nas zostawił, zobaczmy, jak daleko byśmy dojechali razem z nim. Czy on może to przeżyje? Obstawiajcie w komentarzach, chociaż nie daję mu zbyt dużo szans. Okej, okay. Nie przeżyje.
Także gdy ludzie panikują, to jest naprawdę ciężkie. Nie wiem, czy będę w stanie w ogóle przejechać tą całą mapę, bo nawet jak uważam, to oni we mnie wjeżdżają tak jakby specjalnie, chociaż czegoś innego się trochę spodziewałem. Rozumiem panikę, ale to jest przesada. Ale czekajcie, bo ja dojeżdżam naprawdę daleko, jak się skupiam. Dobra, mimo wszystko jeszcze spróbujemy. Okej, jest naprawdę nieźle. Mamy lekko koło wykrzywione z tyłu, ale co z tego? Jedziemy dalej. Dobra. O! No czemu? Czemu oni we mnie wjeżdżają? Jeszcze przeżyłem jakimś cudem. Dobra. Nie! Jadę dalej. Chłodnica... Nienawidzę tych ludzi, nienawidzę po prostu tych ludzi. Chłodnica działa, więc można jechać dalej. Tutaj stoją na dachu. Nie wolno tu parkować. Ale nasze auto już kompletnie nie jedzie do przodu. Spróbujmy ostatni raz. Dobra, mam już sposób na tych ludzi. Mam już sposób, czyli trolujemy, że jedziemy w prawo, ale jedziemy w lewo. Jak coś, to nie działa. No shit, Sherlock. Jakie to jest szybkie! Mogę jechać dalej. Ale średnio działa. Jeszcze się rozbijają wszyscy. Okej. Trzymamy się lewego pasa i nie jest źle. Zobaczcie, oni jadą po środku mniej więcej za każdym razem. Jak dzięki temu przejadę, to się w sumie zdenerwuję, że wcześniej na to nie wpadłem. Jedziemy. Dobra, nie. Lekko po ścianie. Nie! No nienawidzę ich! No przestań we mnie wjeżdżać! Jedziemy dalej! Trzymamy się lewego pasa, oni zjeżdżają nam! Oni wtedy nam zjeżdżają! Jest naprawdę prawie dobrze, drzewo nas uratowało! Okej! Jesteśmy na moście, tak jak Porsche wcześniej. A powódź jest teraz serio daleko. Omijamy ich. Jedziemy przez most, który jest zablokowany. Przebijamy się. Jeszcze musiał ktoś nas wjechać po prostu, nie? Dobrze, że to auto jest naprawdę wytrzymałe. Okej, nie mam pytań. Nie, jeszcze skręcać nie mogę. Jeszcze utknęliśmy, widzowie. Spróbujmy sobie pomóc. Załóżmy, że jesteśmy silni. Próbujemy sobie pomóc. Ale to auto utknęło na maksa. Nawet nie zdążyłem stąd wyjechać. Już tu jest powódź. Oficjalnie ogłaszam, że chyba się nie da tego przejechać. Piszcie, czy chcielibyście zobaczyć taki odcinek z widzami, gdzie właśnie ten ruch uliczny jest koszmarny. Oni nie dbają o nic, o żadne prawa. Zachowują się, jakby był koniec świata, by byli przy okazji pijani. No zobaczcie, jak oni jeżdżą, nie? No... Co chwilę jest wypadek. No i jeszcze przy okazji byliby zabójcami. Także piszcie, czy chcecie kolejną próbę. Piszcie też, jakie auto może się nadawać do przejścia tej mapy. W sumie jakiś szybki czołg by się nadawał. Także to tyle na dzisiaj. Ja wam dziękuję za oglądanie. Ja was żegnam i pa pa.